Hej, Hila! Idę na dół obejrzeć mój serial. Na twoim miejscu skoczyłbym po tę twoją kamerkę. Bliźniaczki znów pisują. Ten filmik będzie miał 1000 lajków. Dzięki, Hilku! Ten żałcik, powiedziałabym, uderzy wam do głowy. A ten jest już trochę zakurzony. Trzymajmy się w paczce. O, łodzina Haumi Domskich ma zimne nóżki w galałecie. Nieopierzone w kółko golone. Serwus, Hilu. Cześć, Bdatku. Co myślisz o takim żarcie? Na twoim miejscu wybdałabym pawiana. Nie rozumiem. A, bo to jest zajawka. Puentę jeszcze łoskminiam. 98, 99. Wow, Hilu, skąd ty masz tyle hajsu? Czy sprzedajesz rechot? Ha, łechot? To ja akurat rozdaję za darmo. Kasa jest za zwierzaki z balonów. Proszę. Piesek! Do nogi, Azoł! Do fołtuny jak po sznurku. Gładis. Nie dzisiaj, Hilario. To się jeszcze okaże. Upadku nie dopuszczamy. Dobre, nie? Od gimnastyki, tato, stłacisz oponkę. Dobre, skarbie. Jak moja córa żartem dmuchnie? Oj, przepraszam, kochanie. Tatusia trochę napowietrzyło. Nareszcie ciszej i spokój. Co od nowa? Selwus, błacie, co przyciąga muchy i jedzie? Śmieciałka! Mówię stek bzdół, a nie jem mięsa. Jak to się potoczy? I tyle o spoucie. Poła na pogodę. Zachmurzenie z łyzykiem. Obrzydliwca. Dostrzegam zady i walety tego rozwiązania. Proszę cię, nie możesz ich mieć na zdjęciu. Och, głymasisz jak gałczo. Ratunku! Znowu miałaś urodzinową chałturę? O, trzeci występ w ten weekend. Bardzo przydałby mi się asystent. Hej, ty byś mi się nadał. Gabcio cię uwielbia. Ej, przestań. Myślałem, że Hercie ci pomaga. 100 lat. A teraz, jak tylko asystentka poda mi następny balon, złowię ptełodaktyla. Zabiłaś dinozaura! Hercia Harmidomska asystentka. Zwolniona. Z Hełcią nam nie wyszło. Z Helą też nie. A może by tak dorzucić Aubuza? Hela H. asystentka. Zwolniona. Ani z Honią. Czemu klauni mają białą skułę? Bo łowią sobie okłady z nabiału. Powiedziałam, bo łowią sobie okłady z nabiału. Honia Harmidomska zwolniona. Ani z Halą. Podejdź, jubilacie. Zajmij płosze honołowe miejsce. Nie, nie, nie jeszcze tego. Ten tort wywołuje silne gazy jelitowe. Hala asystentka zwolniona. Powiedz, Holly, twoja ulubiona autystka? Lady Gaga. Jak inaczej nazywa się Stosik? Kupka! Nie jest źle. A dzięcią na to, dlatego opowiadam kawały z Seu i Puk Puk. Niestety, panie Kokosku. Beze mnie będziesz zwykłą łęgą. To ja jestem zabawny, ty żałosna. Telewizor! Wiem, czemu wywaliło kołki. Bo godziny szczytu minęły. Łapiecie fawę? Suchar, walsiarska z czekoladą. O, dzięk, dobra. A teraz co zwykła jedna wałówka do długiej? Świecisz się! O, ten już opowiadałam. Nie, Hilu, ty sama się świecisz. O, wow! Uwaga, lepiej odsuńmy się od... Wigilia płyma apikulis. Aha, już bąbelkuje we mnie ładość. Dlaczego nikt nie głosuje na mój film? Może dlatego, że wszystkie głosy poszły na wideo z homikamery. Homikamera. 50 głosów? Pff,
A co jest takiego super w jakimś głupim chomiku? Bez urazy, Geo, tyś przystojniak. Patrz, mamy jeden głos. Nie, czekaj, to tylko komentarz. Nieźle, ale lepiej zobacz, jak to się robi na stronie swojej siostry. Jej filmiki to jest odpał. Odpał? O nie, komputer się spali? Nie, to znaczy, że jej filmy są super. Kliknij w link. Kanał Hili Harmidomski robi hałas. Uroczo, ale ileż to osób może oglądać jej? 50 tysięcy followersów? Fumfel, wiesz, co to oznacza? Że ludzie marnują mnóstwo czasu w internecie? Nie, to znaczy, że Hilaria pomoże nam wygrać ten konkurs. Chodź! Niezły odpał, co nie? W sensie, że ekstra. Tak bym tego nie nazwała. Co? Sorry, Hiłku, moda na kaskadełkę minęła. Jeśli chcesz wygrać konkurs, musisz dać ludziom coś do błechtania. A jak się takie filmy łobi? To łatwe. Trzymaj się jednej prostej zasady. Miej kamerę włączoną non-stop, bo nigdy nie wiesz, kiedy trafisz w źrenicę do wcipu. Na przykład... O, no weź, skasuj to! Spokojnie, Czałku. Nie opublikowałabym tego bez twojej zgody. Poza tym ja wolę dłubać w montażu, niż dodłubywać się kus. Proszę pana, był pan dziś na wyprzedaży garażowej? O, jak chce się wygłać, trzeba mieć kubeł tupetu. Robuś, aż musiałam od razu zadzwonić. Tak mnie dosłownie rozpiera przed tą dyskoteką. Ciebie też, no nie, ale z ciebie, Robuś, słodziak. To się w końcu przeze mnie umoczy. Dobre, nie? Wybacz, wiem, że w tej sytuacji nie ma czasu na lament. Wszystko przygotuję. Łóżka, medykamenty i mojego pomysłu witaminki. Liczba ocalałych? 6. A... Raczej już 5. Chwila, nie! To nie to, co myślicie! Próbuję wymyśleć żałt sytuacyjny, ale to się ze mną kłóci. Dobre, nie? Dobre? Dla mnie to był spad po hałmie. Występowałam trochę na nim. No to sobie zrobiła przełwę po lunchu. A czemu właśnie ja mam to robić? Bo ty tutaj rządzisz. Dobra, już dobra. Chodź, Hilu, poświecisz mi. No na łewcie błysnęłaś intelektem. O, myślałam, że jeszcze trochę pożyję, ale jak widać, gasnę w oczach. Halszka, weź daj jej jeszcze jedno ciastko, nie powiemy. Niestety, co było jedyne. Przetoczyp. Pięknie, kurczę. Puk, puk. Kto tam? Nie przyszłam tutaj żałtować. Masz pojęcie, co się dzieje na świecie? Trzymaj, weź pana kokoska. Kojarzy mi się z wycinką cennych drzew w lasach deszczowych. Zaczekaj, Hilu. Od kiedy tak masz? Załaz. Od wyjazdu hałmy. Nie mam na kim wypróbować żałtów. Zaczęłam oglądać kanał newsowy. Straszne rzeczy tam pokazują. Postanowiłam, że zostanę... aktywistką! Proszę, nie wygłupiaj się. Jesteś komiczką. Dobre, śmieszne, nie? A co to u licha było? Zwierzątka małej hen. Uwolniłam je. A teraz idę rozbroić tę cykającą bombę o nazwie Ziemia. Zaczekaj, Hilu. Powiedz, że żartujesz. Dzień dobry. Śnił ci się deszcz? Mam cię. Do czego ci mój sztuczny pająk? Sztuczny? Do niczego. Masz. I sztuczna psie kupa. Ale my nie mamy sztucznej kupy. Żałtowałam. Dlaczego w cukierni nie opowiada się pikantnych kawałów? Bo wszystko tam przesłodzone. Nie będzie kała wyrzucona w błoto. Na górę. Ale żarcik przedni. Pomidoła przejechało auto, więc łyżta poganiała go. Ketchup. Wiesz, Hilu, uwielbiam w tobie zmysł obserwacji i poczucie humoru. Dziękować, dobry panie! Powodzenia! Ja tu się przy was tylko marnuję, a tak będę w trasie z Mikiem i nie proście mnie wtedy o bilety. Jeszcze raz zobaczymy, że biegasz, a pójdziesz siedzieć. Chwilę już posadziłyśmy za żenujące suchały. Hej, a słyszeliście kawał o tym, jak złodziej układł kalendarz? Dostał 12 miesięcy. Łapiecie? Siedzisz 5 minut dłużej, a pała ciało. Dobra, dobra. Nie przekroczę ograniczenia prędkości, klnę się. Nie wolno przeklinać! Musisz odwołać dowcip Artury. Proszę, jutro ma do mnie wpaść Rozalka. Nie wolno jej robić psikusów. Okej. Okay. Poważnie? Jeju, nie myślałem, że tak szybko... Płyma up release jest jutło. I znasz zasady tego święta. Każdy, kto zjawi się jutło w tym domu, jest nałażony.
A właśnie, Błacie, czy Czołek też wpadnie? Bo chętnie mu powiem hej! Kto tam? Robert! A jaki Robert? Ani mi się wasz chila, ty nie odpowiadasz! Dosłownie muszę go wpuścić! Jemy! Ile sióstr karmidomskich potrzeba do otworzenia drzwi? Chila! Nie wolno ci odpowiadać! Ty patrz! Darmowe próbki make-upu! Przed nami wielki przełom! Najpiękniejszy punkt widokowy w całej okolicy! Najpiękniejszy? W sensie przełomowy! A gdzie się podział Hirek? O, mrówki Faraona! I grząskie piaski! Ajdź, a to na pewno trujący bluzcz! Hirek, właź tutaj do nas! Ciii, chcesz ciągnąć na nas lawinę? Co? Jak się łobi jajo bułgęła? Nie wiem, jak się łobi jajo bułgęła? Się ściska! Dobłe, panie Kokosku, ale interpretacja trochę dłewniana. Chyba jarze. Ona jest uwięziona w pudle. Tak samo się czułam, jak mi matka zabroniła włosy zafarbować. Wow. Ona chyba obrazuje drżenie duszy bez sensu nastoletniego. Gotowy na swoją wolę? Waham się. Dasz ładę. Łup to, co ja. Wow, nas pokazują. Jesteśmy jak klony. To samo chciałem powiedzieć. No właśnie. Dajcie mi do nich telefon! Fajni są, naprawdę. Ja też, koniecznie. Zamawiam weekend 22. No nie, wymiot! Znowu zapchałeś toaletę? Powiem tacie! A skąd wiecie, że ja zapchałem? Bo złobiłeś więcej kołków niż taksówki w Śródmieściu. No to po nas, Hila uciekła i na pewno jest bardzo zła. Jak to jest możliwe? To jest wiedźma czarodziejka. Tą klatkę muszę oddać do reklamacji. Krysie, ja tam mam swój bunkier. Pozostali lecimy do mnie, tam nas nie dosięgnie. Co tam, dzieci? Co się dzieje? Hila nam się wymknęła! Uciekajcie! Mieliście ją uziemić! Plan B! Odwrót! Odwrót! Moja śliczna. Przyszedłbym trochę wcześniej, ale przepuszczałem kurę na przejściu. A czemu kura przyszła na drugą stronę? Się przełożyć na długi bok, skontrolować się na pasach, dowieść, że nie jest indykiem! Ułatowana przez żałt. No dobra, jestem gotowy. Przy tym daniu to mi się upiekło. Kalszko Harmidomska, wpuść rodziców. W porządku, ale stawiam warunki. Pierwszy, koniec z karaniem za wybuchowe efekty doświadczeń naukowych w obrębie domostwa. Pujma a pujkulis! Czy to pieluchy? Nie ośmieli się. Zgoda na wszystko, tylko nas wpuść! Podpis tu, a tu parawka. O! Ha! Mąka. O-o! Ręcznik, błagam! Gdzie ten ręcznik? Patrzcie, nie poddawaj się, blada twarzy! Ojej, Kusiu, Hircia! Co się stało? Pomocy, hej! Złapała ją pułapka! Przyglądaj się, a pokochasz śnieżne psikusy! Zimno, 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 zimno! O, jeny! Stała dobła Hila! Zimno, zimno!
zimno, 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 zimno! Jak przekonali się uczestnicy wyprawy Shackletona, odmrożenie tylnej części ciała to nie jest nic do śmiechu. Jedź! Normalnie to bym zaliczyła załamkę, ale lodołamacz to jest statek! Łapiesz? No niestety tak. Zimno, 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 zimno! Ej, to nie ja! Ja spałam grzecznie, mam na to dowody. Filmuję się na wypadek, gdybym przez sen powiedziała coś super zabawnego. Jak się nazywa śpiący szkielet? Śpik kostny! Dobra, to teraz salon. Na razie uszczerbków brak. Wydaje mi się, że całowanie idzie jakoś tak. Tylko się nie wahaj. Dziewczyny wolą facetów zdecydowanych. Rozalka nie może tego zobaczyć! Wydaje mi się, że całowanie idzie jakoś tak. Spłężysty z ciebie chłopak! Hilu, zamiast marnować energię elektryczną na wypieki, proponuję wykrzesać dowcip ze starych dobrych skórek. Byłby słuchał, więc nie, dziękuję. Wow! Choć w sumie z poślizgiem wykrzesałeś! Wskaźnik drgnął! Kto tam? Listonosz! Jaki listonosz? Słucham! Zlituj się, dziecko, deszcz pada. To ma być puenta? Niech pan lepiej popłacuje nad przesłaniem. Przesyłka dla Hirka Harmidomskiego. Już chyba po wszystkim. Chwilka, a gdzie Honia? Mam pewne podejrzenia. Do samochodu, jedziemy. Znajdziemy Honię, a potem zapraszam na mrożony jogurt. O nie! Gdy kończy się ten dzień, oczka mi trochę jakby wilgotnieją. Dobra? Patrz, ja pomacham, ty się nie zmachasz. Dobre, Hilciu. No, ja jadę. O! Byle państwo nie skopali tego zadania. Dobre. Dobrze, na czym my to mleko? Szanowna publiczności, oto jaja jak bełety. Łapiecie? Ups, no czym skorupka za młodu? Hilaria, złaź stamtąd! Nabiał. Oto zbalansowane śniadanie. Kto to tu rzucił? Mamy łobuzów na obiekcie. Nie zda się na żałtach. Łobiłam sobie jaja. Łapiesz?